do kwadratu razy i do kwadratu. No a i do kwadratu to jest minus 1, czyli to jest minus 1 razy i do kwadratu to jest minus 1. Minus 1 razy minus 1 to jest kwadrat, tak? Bo i do trzeciej to jest i razy i do kwadratu. A i do kwadratu to wiemy ile to jest, bo i do kwadratu z definicji to jest minus 1, to jest 1. Moglibyśmy to inaczej obliczyć. Moglibyśmy to obliczyć w ten sposób, że mamy i do czwartej to jest i razy i do trzeciej. Tak, to jest to samo. Dobrze, że jesteś, chodźmy. Nie chodzę ci do siedzenia. Zrobiłam porządki, brat kuchni nikomu nie przeszkadza. Czy mogłaby mi pani nie pomóc z tym? Nie pani, tylko Marę. I przyniesiesz probówkę? Co będą w Alberta? Albert? A jeszcze nie mieszka ten wyżej. A i powiesz mu, żeby oddał pieniądze za cukier, jest strasznie zapominacki. Jasne. A właśnie, jakbyś odkrył jakiś pierwiastek, jak byś go nazwał? Polonirat. Dzięki. Czy to jest pana zeszyt? Mój, w życiu to jest za dużo błędów. A poza tym nie martw się o złożone problemy matematyczne. Moje i tak są ważniejsze. Ale... Halo, proszę pana. Ale proszę oddać zeszyt. Tutaj powinien być pierwiastek z trzech. Dzięki. Widząc, że masz niewypracowaną koszulę i brak krawatu, wnioskuję, że nie jesteś ani moim klientem i nie przychodzisz tutaj w jakiejś poważnej sprawie. Widząc też brak paska, dosyć nietypową fryzurę oraz ten dosyć stary zeszyt z tytułem, który już parę dni temu widziałem i to w moim pokoju, na moim biurku, wnioskuję, że chcesz poznać wzór na nieśmiertelność i jesteś też z przyszłości, więc zapraszam do mieszkania, zanim sąsiedzi się zezną. Siadaj. Thank you.